rozmowy, moi drodzy, są już dostępne na Robloxie. Ta funkcja póki co jest dostępna tylko i wyłącznie w tej giereczce, którą teraz widzicie, Roblox Connect. No i właśnie, kiedy wejdziemy sobie do giereczki, to możemy kliknąć sobie opcję Call a Friend i w tym momencie możemy zadzwonić, moi drodzy, do innych osób. Ja sobie tutaj to już testowałem i mogę na przykład zadzwonić na swoje drugie konto, no ale niestety nie mogę wam pokazać teraz dokładnie, jak to wygląda w tej giereczce, ponieważ niestety na moim drugim koncie nie posiadam voice chatu i trzeba mieć, moi drodzy, voice chat, aby móc właśnie korzystać z tej funkcji. Także jeżeli ktoś z was chce mieć rozmowy, to oczywiście musicie włączyć sobie voice chat. A to oczywiście możecie zrobić sobie w ustawieniach prywatności, tutaj gdzie macie opcję do mikrofonu i kamery. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że musicie mieć zweryfikowane konto. Ja już nagrywałem poradnik, jak sobie voice chat, moi drodzy, bez tej weryfikacji zdobyć. Niestety jednak ten sposób działa mega wolno, bo większość osób pisze, że bardzo długo musi czekać, więc szybciej jednak będziecie zweryfikować, ale to już jak kto woli, czy chcecie, moi drodzy, czy nie, to już od was zależy. Bizu. Widzko, wiedz, że nagrywam to specjalnie tutaj dla was o 23:37, także jest mega późno, jak widzicie, mam też już ubraną, widzowie, piżamkę. Także zostawcie, proszę, widzowie, za łapeczkę w ogóle i subskrypcję, jeżeli doceniacie, moi drodzy, moją pracę. Mam nadzieję, że oczywiście ten odcinek wam się spodoba i że dzięki niemu będziecie wiedzieli, jak działa funkcja rozmów. Teraz pokażę wam, moi drodzy, jak wygląda mechanika rozmów. Roblox oczywiście o tym zrobił ogromnego wpisika na Developer Forum, dlatego oczywiście podlinkuję wam go w opisie i nie będę teraz tutaj tego czytał, no bo zajęłoby to naprawdę mega, mega dużo czasu, ale z takich ważniejszych informacji to na pewno mamy w planach to, że ta funkcja będzie oczywiście rozbudowywana, a więc co za tym idzie, wkrótce też będą dostępne grupowe rozmowy. Z innych ważniejszych informacji, tak jak mówiłem, rozmowy będą dostępne dla osób, które mają konto 13+, i włączony voice chat oraz zweryfikowany numer telefonu i oczywiście jakieś ID. Jak tak patrzę sobie na opinię, to wydaje mi się, że opinie są tutaj podzielone, także napiszcie, widzowie, czy W, czy L, czy fajny update'ik, czy niefajny update'ik, bo niektórzy nie mogą się tego doczekać, niektórzy są zaszokowani i zdziwieni taką funkcją, uważają, że jest to dziwne. Także jestem ciekawy, widzowicko, jakie jest twoje zdanie, napisz w komentarzu, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. A więc tak, widzowie, będzie wyglądał teraz Roblox. Od teraz dostępne są, moi drodzy, rozmowy.